Ja tedy zawołam do Boga, a Pan mnie wybawi. Księga Psalmów 55, 17. Czekając na połączenie. W 1955 roku matka Steve Jobsa kazała swojemu lekarzowi przysiąc, że nie wyjawi jej nazwiska nikomu, kto przyjdzie zapytać o dziecko, które właśnie urodziła. Około 30 lat później, gdy lekarz umierał, napisał list, w którym wyjawił tę tajemnicę. Steve Jobs, założyciel firmy Apple, został oddany do adopcji zaraz po urodzeniu. Jego przybrani rodzice, Paul i Clara Jobs, kochali go i Steve to doceniał. Jako dorosły Steve zapragnął poznać biologicznych rodziców. W końcu otrzymał nazwisko lekarza, który jeszcze wtedy trzymał fakt adopcji Steve'a w tajemnicy. Czy wiesz, skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz? Sięgnij głębiej niż tylko do genetyki. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz. 1 Mojżeszowa 1:27. Bóg nie tylko nas stworzył, ale chce się cieszyć miłosną relacją z nami. Jednak nasz bunt przeciwko niemu zerwał tę więź. Podobnie jak jeden z pierwszych żyjących ludzi, Kain, zdecydowaliśmy, że nie chcemy przebywać w pobliżu Boga i Jego władzy. Kain odszedł od obecności Pana, jak mamy to zapisane w 1 Księdze Mojżeszowej, 4 rozdział 16 werset. List lekarza zawierał wskazówki, których Steve szukał. Skontaktował się z matką Steve'owi, nie podobało się to, co usłyszał o swoim ojcu i nie miał ochoty go poznać. Gdy rak trzustki wciągnął go w cień śmierci, ojciec Steve'a, mimo że zrobił bardzo niewiele, by przywrócić społeczność ze swoim synem, powiedział dziennikarzom: żyję nadzieją, że zanim będzie za późno, wyciągnie do mnie rękę, bo nawet wypicie z nim kawy uczyniłoby mnie szczęśliwym człowiekiem. Bóg, który nie ponosi winy w naszej zerwanej relacji z Nim, zrobił wszystko, co mógł, aby przywrócić z nami kontakt. Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 14 werset. Pan Jezus Chrystus jako niemowlę wszedł w stworzony przez siebie świat, dorastał, został znienawidzony za swoją czystość i ukrzyżowany. Kiedy umarł, aby zapłacić cenę za usunięcie bariery grzechu, która blokowała naszą relację z Nim. Pismo Święte mówi: krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pierwszy list Jana, 1 rozdział, 7 werset. Jeżeli przyjmiemy Jego miłość i przebaczenie, wtedy nasza więź z Bogiem może zostać przywrócona. Ja tedy zawołam do Boga, a Pan mnie wybawi. Księga Psalmów, 55 rozdział, werset 17.